Posłowie są spać, tak. Tylko nie chciałbym może skomentować tę sytuację. Tak, oczywiście. Chciałbym, proszę panów, zgłosić popełnienie wykroczenia. Te wrzaski po godzinie pierwszej to łamanie prawa. Wszyscy uczestniki... A w Sejmie jakieś dzisiaj przekroczenia pan zauważył? Oczywiście, oczywiście. A jakie jest przekroczenie? Jakaś hałastra zajęła mównicę, zajęła fotel pana marszałka Sejmu. Panie pośle, a czy wypada tak mówić o posłach opozycyjnych? Tak się proszę, awanturę urządzają. Proszę. Tak, oczywiście. A może się pan przedstawić, bo ja akurat pana nie znam. Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś nie potrafi zachować zgodnie z obyczajami, kulturą. No właśnie. A znają panowie konstytucję, a zwłaszcza prawdę? Panie pośle, nie ma. Czemu chcecie się ukrywać przed narodem? Panie pośle, ja mam pytanie. Jeżeli tłum ironicznie skanduje w pana kierunku słowo konstytucja, to co panu przelatuje wtedy przez głowę? Cóż, współczuję tym osobom. Ale komu pan współczuje? No, tym osobom, które uważają, że tutaj mamy do czynienia z jakimś problemem. Nie wiedzą, co krzyczą. Tak naprawdę. Nie, nie ma żadnego. Nie biorą tego do siebie? Nie, nie. To jest grupa osób, która zakłóca porządek i ciszę nocną przed hotelem Sejmu. Tak. To jest łamanie prawa, wykroczenie. No. Czyli, tak. Czyli to nie są wzburzeni obywatele, tylko grupa chuligańska, tak? Każdy, kto po godzinie 22 zakłóca ciszę nocną, dopuszcza się wykroczenia. Chyba zna pan prawo. Ale naprawdę pan wierzy, co pan mówi w tym kontekście? Tak, jestem prawnikiem, znam kodeks wykroczeń. A będziecie strzelali do obywateli jak 35 lat temu? Tak. Na ślecie Polaka przeciwko Polakowi? Nie! Widzi pani, że nie nasyłamy na nikogo. To my jesteśmy waszymi zwierzchnikami. Wy macie tu obowiązek. Sprawdźcie sobie.